Cześć, tutaj Mister Assassinu i dzisiaj widzimy się ponownie w serii Stali Bywalcy. Jest z nami dzisiaj gracz Ekomefiu na mapie Ensk ze swoim T32. Nie pamiętam, Mefiu, czy miałem pokazać tą twoją ostatnią powtórkę, ale pokazuję ją, ponieważ tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że nic tutaj nie namieszałem. Jak widzimy, losowanie jest dosyć ciekawe, nie za fajne do końca, ale też nie jest najgorsze, ponieważ mamy tylko te 3 dziewiątki, dużo siódemek, no i kilka ósemek. Standardowo Ekomefiu na początek ciężkim czołgiem kieruje się do miasta, tam można oczywiście więcej zrobić, szczególnie że widzimy, że już 2 dziewiątki pojawiły się na środku, a raczej z prawej strony, więc może być to nie za wesoła sytuacja na tej flance. Zresztą też team kieruje się bardziej na lewą stronę, dużo czołgów przejeżdża, dużo czołgów przejeżdża za tory. No i widzimy, Mefiu tutaj staje bardziej w lewym punkcie mapy, znaczy w lewym punkcie od strony torów. I przycelowanie na przeciwników, którzy jeszcze mogą przejeżdżać, chociaż myślę, że w tej minucie bitwy już raczej by wszyscy przyjechali, ale zawsze może ktoś tam stać. Fałka dosyć agresywnie tutaj atakuje, Mefiu jedzie oczywiście za nią, żeby tutaj w razie czego nie dostać bułek. Pojawia się Komet. Fałka dinguje, niestety Ekomefiu jest spotnięty, no i 110 bezkarnie przejeżdża sobie torami. Może być nie za wesoła sytuacja, jak ona tak pięknie wiedzie, ale Mefiu powinien zaraz ją mieć przez te pociągi. Ładny strzał, no i tam zaraz ta 110 zginie. Po lewej stronie pojawiają się przeciwnicy, już są już w mieście, M103 jest też kilka ciężkich. Piękny strzał w gąsk, niestety M103 obraca się na nas, trzeba więc się wycofać i od razu spróbować czegoś innego, bo tam już raczej 110 będzie, znaczy M103 będzie się czaić. Ale chyba nie będzie na tyle mądra i zaraz właśnie wjechała w uliczkę, czyli tylko jak się ściągnie jak panterkę, będzie można ładnie objechać tamtych przeciwników. Pięknie teraz pokazana jak panterka i świetny strzał w jej przedni, mięciutki dla ósemek pancerz. No widzimy, że w naszym teamie nie układa się za dobrze, mapa jest troszkę źle broniona. Tutaj niepotrzebnie te 2 siódemki stoją, jak tu już podjechał Ekomefiu. Jeszcze zasłaniają do tego, jak widzimy. Teraz Ekomefiu ryzykuje pięknym strzałem, żeby tylko oddać strzał w tą fałkę i mógł dostać tą pestkę. Na szczęście udało się, że jej uniknął. Chociaż to bardziej ze strony Ekomefiu. Widzimy, tu był jeszcze strzał od Super Pershinga, który też dosyć ciekawie kampi zamiast podjechać do przodu. Oczywiście od Super Pershinga sojuszników w Ekomefiu. Jak panterka pojawi się po lewej stronie, ale już na tyle miasto jest ogarnięte, że trzeba tutaj z prawej strony coś zrobić, żeby te czołgi nie wjechały. AMX-12T zaraz powinien się wychylić właśnie z prawej strony. I czy dostanie ten pocisk? Tak, ładnie przycelowana gąseczka i AMX jest ściągnięty, już nie będzie zagrażał swoim dodatkowym spotem. No i trzeba wykminić teraz, jak zniszczyć kolejny czołg. Niestety, jest dwa raczej, stety, zatrzymuje się. Chciałem powiedzieć, że niestety przejechał i nie dało się go trafić, ale widzimy, stanął w takim miejscu, że Ekomefiu mógł oddać mi go strzał. Niewidzialny tygrys teraz. Niestety oddał pierwszy pocisk spenetrowany w naszego bohatera, ale te czołgi są na tyle tam pokazane tak ładnie, że można je spokojnie bić. Tutaj kolejny strzał w tygrysa. Moim zdaniem Ekomefiu mógłby tutaj wykonać teraz ładnego side scrapa. Niestety teraz tego nie robi, tylko wychyla się przodem. Teraz dopiero robi side scrapa. Niestety w tym momencie chyba ucieknie nam Tiger. Pocisk wleciał w jakiś... nie wiem, zatrzymał się po prostu na czymś. Nie mam pojęcia teraz na czym. Przycelowanie w dolny pancerz. Niestety pestka poleciała troszeczkę wyżej. Nie jestem pewien, czy T-32 radzi sobie z pancerzem Super Pershinga warstwowym. Pamiętam, kiedyś Pershing miał 3 płyty i to już było praktycznie bardzo trudne do przebicia. Teraz z 2 płytami jest to, myślę, możliwe.
Leopard podjeżdża dosyć agresywnie, zaraz powinien dostać jedną pesteczkę ładną. Tak, nie spodziewał się w ogóle, że tutaj stoi Ekomefiut. Teraz niestety widzi nas przez okienko, trzeba jak najszybciej się wycofać, ale można zagrać tutaj na wieżę. I swoim błędem niestety nie dostaje bułki, ale była duża szansa, aby ją otrzymał. Dwa czołgi już nam kapują, tutaj widzimy, cała flanka musi być trzymana teraz przez Ekomefiut. Piękny strzał w bok Tygrysa, punktuje sobie tych przeciwników jak chce. Teraz po prawej stronie chyba byłby przestrzał, tak, jest przestrzał na Leoparda. Piękny strzał w przedni, mięciutki pancerz. IS-2 widzimy tutaj agresywnie wyjeżdża, będzie chyba jechał na kapa. Tak, jedzie na kapa za wszelką cenę, aby jeszcze dać szansę swojemu teamowi. I to jest bardzo dobre zachowanie z jego strony, niestety złe dla naszego teamu. I będzie oczywiście teraz trudniej wygrać tą bitwę, bo jak widzieliśmy, tam było 9 sekund do końca, teraz jest o wiele więcej. Tutaj strzał z biodra, niestety był Leopard na tyle szybki, że nie dało się go strzelić. Leopard teraz będzie chyba wyjeżdżał z lewej strony, nie zostaje na okienkach. Jest to jego błędem, mógł spokojnie, szybko wyjechać tutaj na Ekomefiu i zrobić mu troszkę damage'a przy budynku, chociaż raczej nie, ma za mało HP, aby tak zagrać. Tiger zdesperowany, czerwoniutki, już strzela z HP, niestety nie ogarnia. Co się dzieje? Na razie nie trzeba się aż tak nim przejmować. Moim zdaniem teraz Ekomefiu powinien tutaj wyjechać z przeładowanym haekiem, żeby zabić tego Tygrysa. Tygrys strzelił, ale będzie jego wykończenie. To jest oczywiście 7 tier i nie jest mu tak łatwo przebić te 32. Leopard teraz odbił się złotą pestką, Tiger nam zniknął niestety, ale raczej nie powinien stwarzać dużego zagrożenia. No chyba, żeby wjechał na tył i strzelił nam centralnie w hajekiem w ten mięciutki pancerz. Tygrys obraca się teraz, Ekomefiu wykorzystuje tą sytuację, że on strzelił i nie ogarnia, co się dzieje w tym momencie. Piękny strzał w bok wieży, w ten lekko skontowany. No i zostaje tylko Leopard, który niszczy nam, co ciekawe, ostatniego sojusznika. No i trzeba to jakoś wyciągnąć. Na pewno Ekomefiu nie będzie się z nim taskał, będzie chciał wyjechać agresywnie. Ciekawe, czy teraz wykorzysta to okienko? Chyba niestety nie, Leopard też zresztą nie będzie się cofał. Jak widzimy, nie ma żadnych szans, chociaż Leopard jest bardzo szybki, szybko się wycofuje, ale Ekomefiu pięknie przycelowuje i jest to koniec bitwy. 4 fragi, 4200 damage'a i 7100 WN'a. Bardzo świetna bitwa, bardzo ładnie zablokowana flanka, praktycznie tylko przez Ekomefiu. Cała flanka była przez niego trzymana tam. Tutaj sojusznicy na kapie próbowali coś robić, próbowali kapować, no ale niestety IS drugi te plany im pokrzyżował i szybko zbił kapa. Przejdźmy teraz do samych cyferek z bitwy. Jak widzimy, oczywiście jest masterka, kilka medali pobocznych, fighter, jakiś coś tam, fire for effect i brutal. Nie chciałem tego czytać, ponieważ nie chcę się zbłaźnić, wolę nie czytać, niż macie się ze mnie z tego śmiać. Przejdźmy do następnego screena, bo tam nic ciekawego nie ma. 4208 damage'a, 4 fragi, 1358 expa. Bardzo ładny wynik. Ekomefiu został sam na flance, nie wiem kto tam ostatni żył, ale mniejsza o niego, znaczy na flance, dobrze mówię, został sam na flance, ładnie wyciągnął bitwę, praktycznie wygrał ją, no może nie sam, bo widzimy team przyczynił się bardzo do wygrania tej bitwy, ale Ekomefiu ładnie powstrzymał całą flankę. 19 strzałów, 16 trafionych i 15 przebitych. Jak już wspomniałem, 4208 damage'a, 9 strzałów przyjętych, 6 spenetrowanych i 3 niespenetrowane. 1200 damage'a zablokowanego przez armor, dwa czołgi spotnięte, tu jest 9 czołgów zdamage'owanych i 17 strzał, znaczy 17... To są chyba HP pokazywane, tak, na pewno HP, 17 HP przy asyście. Kilometr 36 przejechanych i 82 tysiące zarobione w bitwie bez premki, przypominam, i 54 na czysto 8 tierem. Jest to bardzo ładny wynik. Ostatnio zapominam o expie tutaj na dole z dodatkiem.
znaczy zapominam o nim wspomnieć, jak widzimy jest to 1358 podstawowego expa, no i oczywiście po gwiazdkach i innych pierdołkach mamy 2716 expa. Bardzo ładny wynik, bardzo ładna bitwa i niedługo też zobaczymy się w kolejnych bitwach Ecomefiu, więc dzięki za oglądanie, komentujcie, subskrybujcie i cześć!